Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej serii Zrozum Norwega. Nazywam się Ewelina i prowadzę zajęcia z języka norweskiego w Szkole Języka Norweskiego Trolltunga. I dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić wydarzeniu, którego dzisiaj obchodzimy 7. rocznicę. Chodzi mianowicie o zamachy terrorystyczne, które odbyły się 22 lipca 2011 roku. Na pewno o nich słyszeliście. Ja dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę przybliżyć ten temat i ewentualnie powiedzieć Wam, gdzie możecie poszukać więcej informacji na ten temat, jeśli chcielibyście dowiedzieć się jeszcze więcej. Ogólnie dzień 22 lipca określa się jednym z najczarniejszych dni w historii Norwegii. Niektórzy mówią, że była to największa masakra w Norwegii od czasów II wojny światowej. No i podzieliłam ten temat na kilka aspektów. Po pierwsze, chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o sprawcy i o jego motywie. Sprawcą zamachów był 32-letni wówczas Norweg Anders Behring Breivik, który jakiś czas temu, od 2017 roku, nie jest już Andersem Breivikiem, jest teraz Fjodolfem Hansenem, ponieważ zmienił imię i nazwisko. Jego historia jest taka, że tuż po jego urodzeniu rodzice rozwiedli się, rozchodzą się. Kontakt z ojcem jest bardzo sporadyczny, w końcu urywa się całkowicie. Matka natomiast jest trochę nadopiekuńcza, trochę ma problemy emocjonalne, jest niestabilna emocjonalnie. Breivik mieszkał z nią aż do 30 roku życia. I to ona właściwie miała największy wpływ chyba na jego rozwój, na to, jakim człowiekiem się stał, na pewno w bardzo dużym stopniu. No i mimo takich warunków też zdawałoby się, że wyrósł na dosyć normalną osobę, dosyć normalnego mężczyznę. Po zamachach do mediów od razu trafiły zdjęcia z jego Facebooka, na którym wygląda jako bardzo, bardzo spokojny, uśmiechnięty mężczyzna. I też wypowiadały się na jego temat osoby z jego kręgów, znajomi, którzy określali go jako skromnego, uczynnego, takiego, który zawsze się wstawiał się za innymi, na przykład w pracy. Właściwie był takim niczym nie wyróżniającym się porządnym obywatelem takich bogatych przedmieść w Oslo, typowym przedstawicielem dobrze sytuowanej klasy średniej. No ale jak się okazuje, też w tej historii są też czarniejsze wydarzenia. Między innymi Breivik należał do skrajnie prawicowej norweskiej partii Postępu. W 2006 roku został z niej wyrzucony za to, że nawet jak na tę partię, jego poglądy były zbyt skrajne. W tym samym czasie wstąpił też do loży masońskiej i od tamtego czasu nazywał samego siebie rycerzem zakonu templariuszy. I po zamachach mówił o sobie jako o przyszłym regencie Norwegii, w której władzę miałaby przejąć właśnie wzorowana na templariuszach organizacja. Ideologią Breivika, też zamach, równocześnie jest to motyw jego zamachów, to wszystko zostało opisane w kompendium tekstów pod tytułem 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. I dokument ten, a la książka, została rozpowszechniona w dniu zamachów drogą elektroniczną przez samego autora. Jest to ponad 1500 stron, na których wykłada on swój światopogląd. I ten światopogląd czerpie głównie z kulturowego konserwatyzmu, z ultranacjonalizmu, z populizmu, czy też islamofobii, antyfeminizmu, czy rasizmu. Także no wszystko, co najgorsze, zostało tutaj skumulowane w tej pracy. On sam uznaje islam i marksizm kulturowy za głównych wrogów i argumentuje za brutalną rozprawą z Eurabią na przykład oraz za deportacją wszystkich muzułmanów z Europy.
Co ciekawe, jego manifest został uznany za plagiat, ponieważ wiele fragmentów jest właśnie skopiowanych z różnych innych książek czy wypowiedzi, więc no, nie popisał się tutaj własnymi przemyśleniami w 100%, ale też bardzo dużo czerpał od innych. Jeśli chodzi natomiast o sam przebieg zamachów, to były to dwa zamachy. Pierwszy to ten, w którym Breivik umieścił samochód z bombą przy Regjeringskvartale, czyli przy budynkach rządowych w Oslo. Przypominam, że w Norwegii rządziła wtedy Partia Pracy, która właśnie między innymi opowiadała się za przyjęciem wszystkich imigrantów i też z asymilowaniem ich z norweskim społeczeństwem. O godzinie 15.25 22 lipca 2011 roku nastąpił wybuch. Zginęło wówczas 8 osób, a zniszczenia były widoczne w promieniu do 1 km od miejsca zdarzenia, więc był to bardzo duży wybuch. W tym czasie Breivik był już w drodze do swojego drugiego celu, a była nim wyspa Utøya, na której odbywał się coroczny obóz dla młodzieży należącej do AUF. Jest to organizacja młodzieżowa Norweskiej Partii Pracy, czyli właśnie tej partii, której Breivik tak bardzo nienawidził, której poglądów nie popierał. I na te obozy zjeżdżają się członkowie z całego kraju. I później Breivik powiedział, że ta wyspa, ten obóz był najatrakcyjniejszym celem politycznym w całej Norwegii, dlatego właśnie to miejsce wybrał. Jak się dostał na wyspę? Podał się za policjanta, miał mundur policyjny i poinformował, że właśnie w centrum Oslo doszło do zamachu, wybuchła bomba, a on został oddelegowany, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom obozu. No ale gdy tylko trafił na wyspę, to otworzył ogień do znajdujących się tam osób. I było to niecałe 2 godziny po wybuchu bomby w Oslo. Sam atak na wyspie trwał trochę ponad godzinę, a w tym czasie życie straciło 69 osób. 32 z tych osób miały mniej niż 18 lat, natomiast dwie najmłodsze miały po 14 lat. I w trakcie śledztwa ujawniono również, że Breivik w czasie popełnienia tej zbrodni zatelefonował na policję, przedstawił się imieniem i nazwiskiem i podał, że jest członkiem antykomunistycznego ruchu oporu, że właśnie dokonuje tego zamachu i pragnie oddać się w ręce policji. Jednak następnie przerwał rozmowę i kontynuował zabijanie. I dopiero o godzinie 18.34 policja ujęła sprawcę. Nie strzelano do niego, ponieważ dobrowolnie oddał się w ich ręce. Oczywiście potem nastąpiła rozprawa sądowa i też reakcje, było dużo, dużo reakcji na całym świecie. Podczas rozprawy sądowej nie obyło się oczywiście bez kontrowersji. Być może niektórzy z Was pamiętają nazistowskie pozdrowienie, które wykonywał Breivik na sali sądowej. Kontrowersje wzbudziło również to, że w trakcie, gdy wyczytywano nazwiska ofiar, to nie było widać u niego kompletnie żadnej reakcji. Natomiast w momencie, kiedy wyświetlono jego propagandowy film o islamizacji Europy, to zaczął płakać, bo jak później powiedział, był wzruszony tym, co zobaczył. I w trakcie rozprawy powiedział również między innymi, że zakładał, że w trakcie zamachu na wyspie ludzie, po prostu ci, których nie postrzeli, ci ludzie zaczną się topić, bo jak sam stwierdził, w momencie, kiedy ktoś walczy o życie i boi się o swoje życie, to raczej nie jest w stanie przepłynąć większej odległości, więc jego założeniem nie było zabić 69 osób, ale chciał zabić wszystkie osoby się tam znajdujące. I jeśli chodzi o rozprawę jeszcze, to
to początkowo u Breivika zdiagnozowana została schizofrenia paranoidalna, jednak później wykazano, że jest całkowicie poczytalny. No ale mimo to wielu psychiatrów, uważa, że Breivik ma silne zaburzenia emocjonalne, wykazuje też brak empatii, wykazuje szereg zaburzeń urojeniowych i stwierdzono u niego również cechy narcystycznego zaburzenia osobowości, więc no mimo że jest osobą poczytalną, to jest to dużo, dużo rzeczy, które no, nie do końca się zgadzają, nie do końca są takie jak u normalnego człowieka. Jeśli chodzi o wyrok, to Anders Behring Breivik został skazany na 21 lat więzienia, jednak z możliwością nieograniczonego przedłużania wyroku, jeśli nadal będzie uznawany za zagrożenie dla społeczeństwa. Także tak naprawdę może spędzić w więzieniu całe życie. I taka kara jest najwyższą możliwą, jest to najwyższy możliwy wyrok w Norwegii. No jednak tutaj Breivik nie daje o sobie zapomnieć, ponieważ w marcu 2016 roku wytoczył proces przeciwko państwu norweskiemu, ponieważ uważa on, że warunki, w jakich jest przetrzymywany w więzieniu, są nieludzkie. I dopiero miesiąc temu, czyli w czerwcu 2018 roku, ostatecznie przegrał przed Trybunałem Europejskim, ponieważ no, było tutaj sporo odwołań też ze strony państwa norweskiego. Ostatecznie przegrał przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, ponieważ nie dopatrzono się żadnych naruszeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No i decyzja ta jest decyzją ostateczną. No, sam rząd Norwegii również stoi na stanowisku, że Breivik jest traktowany humanitarnie. Samo odseparowanie go od innych więźniów ma tutaj zapobiec, chodzi tutaj o względy bezpieczeństwa po prostu i on sam ma dostęp w więzieniu do gier wideo, może oglądać telewizję, czy ma zapewnione ćwiczenia fizyczne. Zresztą to też było sporo dyskusji na temat traktowania go zbyt dobrze w tym więzieniu. No i skarżył się nie tylko na izolację czy kontrolę jego korespondencji, ale narzekał również na jakość jedzenia, czy to, że musi posługiwać się plastikowymi sztućcami. Przed sądem domagał się również zgody na przyjmowanie gości, a argumentował to na przykład chęcią założenia rodziny. No także tutaj to też mówi o tym, z jakim człowiekiem mamy do czynienia. No i to tak w skrócie bardzo o samych zamachach, o sprawcy i o tym, co po zamachach się wydarzyło. Jeśli chcielibyście więcej obejrzeć czy poczytać na ten temat, to mam dla Was kilka propozycji. Pierwszą jest wizyta w Sju Andre Juli Center w Oslo i jest to centrum, do którego mamy darmowy dostęp i tam możemy zarówno zobaczyć różne zdjęcia, tak poczytać. Na samej stronie internetowej tego centrum jest sporo informacji, są wywiady z osobami, które przeżyły te zamachy, więc jeśli będziecie akurat w Oslo, znajdziecie chwilę, to warto się tam wybrać. Drugą rzeczą jest książka. Oczywiście tych książek na temat 22 lipca powstało bardzo, bardzo wiele. Ja chciałabym Wam polecić szczególnie pozycję Jeden z nas, opowieść o Norwegii, autorstwa Åsne Seierstad, ponieważ no, jest to bardzo gruba książka, bodajże ponad 500 stron, ale to jest takie kompendium wiedzy na temat tych wydarzeń, ponieważ tam autorka, która jest dziennikarką, też sprawdza, właściwie opisuje życie matki Breivika, jej dzieciństwo, czyli tak naprawdę bada tutaj od podstaw całą tą sytuację. Bardzo, bardzo szczegółowy jest też opis samego dnia zamachu. Także no tutaj naprawdę po przeczytaniu tej książki no ma się takie poczucie, że wie się na ten temat bardzo dużo, no a sama autorka korzystała też z różnych właśnie dokumentów oficjalnych, więc no nie ma tam wymyślania, są to fakty po prostu.
Jeszcze warto dodać, że książka ta według New York Timesa została uznana za jedną z 10 najlepszych książek w 2015 roku, no więc to już też mówi samo za siebie. Jeśli chodzi o źródła jeszcze dostępne w internecie, to na YouTubie możecie znaleźć film, jest to film Norway's Massacre i to jest z BBC film. Wypowiadają się tam między innymi osoby też, które przeżyły ten atak, więc warto sobie to jest niecała godzinka chyba tego filmu i jest to oczywiście film dokumentalny, więc warto również obejrzeć. I ostatnią propozycją ode mnie jest film, jest to dramat, który swoją premierę miał właśnie w tym roku. I jest to dramat w reżyserii Erika Poppe, norweskiego reżysera. I tytuł filmu to Utoja 22 lipca. No niestety nie jest on tak łatwo ogólnodostępny, więc no, tutaj trzeba się troszeczkę natrudzić. Oczywiście osoby mieszkające w Norwegii mają łatwiej, ale w Polsce no, już widziałam, że w niektórych na przykład kinach studyjnych można go wypatrzyć. No i niestety tutaj też jest sporo kontrowersji, bo niektórzy uważają najzwyczajniej, że jest za wcześnie jeszcze na taki film, no ponieważ tej rodziny ofiar jeszcze nie pogodziły się z całą tą sytuacją, ale z drugiej strony no warto na pewno zobaczyć, jak reżyser postanowił tę sytuację, te wydarzenia przedstawić. No i właściwie to tyle na temat zamachów. Film ten był też troszeczkę przerywnikiem od serii naszych filmów a propos norweskiej dyskusji, czyli dyskusji, którą możemy prowadzić w języku norweskim. Za nami już dwa filmy z tej serii, dwa kolejne przed nami, także serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek, a w nim właśnie kolejne zwroty i wyrażenia, których będziecie mogli używać. Także do zobaczenia, miłego tygodnia. Cześć!